Dzień dobry. Dziś w odrobinie jest scenarii, ponieważ na dworze już jest tak zimno, że niestety wygnało mnie do domu. W łazience, bo tak naprawdę to w łazience najczęściej używamy hydrolatów. Dziś będzie słów kilka o hydrolacie rumiankowym, naszym danowieckim. Ja go osobiście bardzo lubię z uwagi na to, że jest multifunkcyjny, możliwy do stosowania właściwie do każdego rodzaju skóry. A zaraz powiem dlaczego. Nasz hydrolat rumiankowy zawiera drobiny olejku eterycznego. Dlaczego zawiera drobinki, a nie jest to czysty hydrolat? Ponieważ w momencie procesu destylacji, produkcji hydrolatu rumiankowego, kiedy w surowiec roślinny, w kwiatki rumianku, które tak naprawdę tylko i wyłącznie kwiatki rumianku, w tym surowcu nie znajduje się łodygi rumianku, tylko same kwiatki, wpuszczam parę wodną o temperaturze około 120 stopni. W tym samym procesie jakby destylacji, produkcji wytwarza się jednocześnie olejek czysty, eteryczny, rumiankowy, który jest o barwie takiej ciemno-niebieskiej. Dzięki temu też hydrolat nabiera też takiej jasno-niebieskiego koloru. I te drobinki sobie, że tak powiem, pływają w każdym naszym hydrolacie. Nie oddzielam olejku rumiankowego od hydrolatu, ponieważ jest go stosunkowo mało, to tutaj ja się śmieję, że to są ilości niesprzedawalne. A poza tym jest go bardzo trudno oddzielić, taki rumiankowy olejek eteryczny, w przeciwieństwie do innych roślin, jak na przykład lawenda, gdzie tam spokojnie mogę oddzielić sobie olejek eteryczny. Natomiast przy rumianku nie robię tego typu zabiegów. W każdym litrze, który wyprodukuję, znajdują się drobinki. Dzięki temu ten hydrolat też jest o wiele trwalszy. Nie potrzebuje właściwie konserwantu. Jeśli go nie narazimy na takie nagłe zmiany temperatur powtarzające się, nie wiem, w przeciągu tygodnia codziennie, z nim się nic nie dzieje. Jeżeli sobie stoi w stabilnej temperaturze i niech to będzie nawet łazienka, gdzie wiadomo, że w łazience jest zawsze cieplej, z nim się naprawdę nic nie będzie działo. A nie oszukujmy się, nie ma nic gorszego, jak sobie lodowatym hydrolatem prysknąć na rozgrzaną twarz. Po prostu on nie zadziała. Nasze pory momentalnie się zamkną i on po prostu nie przedostanie się. Dlatego spokojnie nasz hydrolat rumiankowy można przechowywać w łazience, tak żeby jego używanie było przyjemne. I co jeszcze? Hydrolat rumiankowy właściwie nadaje się dla każdego, niezależnie od wieku, bo i do małych dzieci, u nawet niemowlaków, gdzie pojawiają się jakieś takie chwilowe wysypki, bądź też wysypki związane z alergiami pokarmowymi, na pewno lepiej prysnąć zmienioną skórę hydrolatem rumiankowym niż chemią, takie, że tak powiem, maleńkie dziecko. To zadziała. Znam opinie rodziców, którzy zaczęli używać hydrolatu rumiankowego po moim namówieniu ich. Są zadowoleni, używają go wciąż. Hydrolat rumiankowy sprawdzi się też do starszej skóry dziecka przy pierwszych zmianach trądzikowych, czy też u osób dorosłych, które mają cerę z egzemami, do cery dojrzałej z atopowym zapaleniem skóry. Kiedyś też spotkałam się z taką opinią, że hydrolat rumiankowy uczula. No niestety nie jest to... To jest bardzo niewłaściwa opinia z prostej przyczyny, ponieważ hydrolat rumiankowy i olejek eteryczny z rumianku zawiera w swoim składzie hamuzeleny, które działają przeciwhistaminowo. One hamują wyrzut właśnie histaminy w organizmie, dlatego hydrolat rumiankowy przy zbiorach ręcznych rumianku nie ma szans uczulać. Jestem w stanie się zgodzić z opinią, że hydrolat rumiankowy, który kupujemy gdzieś tam w jakiejkolwiek drogerii, który jeszcze jest zakonserwowany dodatkowo, plus dodatkowo nie znamy jego pochodzenia surowca, czyli przeważnie surowiec jest zbierany maszynowo, hurtem. Wtedy nikt podczas takiego zbioru nie oddziela rumianku psiego od rumianku pospolitego. Rumianek psi uczula. W związku z powyższym przy takich produkcjach hydrolatu rumiankowego mogą pojawić się alergie. Dlatego przy wyborze należy po prostu sprawdzać, kto jest producentem. Jeśli jest to gospodarstwo, jest to mała firma, gdzie możemy bezpośrednio sprawdzić, czy u nich na stronie, czy zadzwonić i się zapytać, jaki jest skład takiego hydrolatu, to jak najbardziej można go kupować. Natomiast jeśli jest już tam konserwant, to znaczy, że no niestety należałoby się nad tym zastanowić. Kolejną kwestią, jakby sytuacją, w której możemy używać hydrolat rumiankowy, to on również doskonale oczyszcza nam skórę. Z uwagi na te drobinki olejku etylcznego, które znajdują się w hydrolacie, poradzi sobie z makijażem wodoodpornym, z tuszem wodoodpornym, czy też po prostu z pudrem, czy też z takim profesjonalnym makijażem, tak? Więc spokojnie nam oczyści, bardzo głęboko nam oczyści, nasza skóra będzie naprawdę odświeżona i taka miła w dotyku. Nie pozostawia żadnych mazi, śladów na skórze, więc mamy 100% oczyszczenia twarzy. Więc podsumowując, hydrolat rumiankowy zarówno jak i dla maluszków, jak i dla małych dzieci, dla osób dorosłych, dla osób starszych, ze wszelkimi zmianami, czy też trądzikowymi, czy też alergicznymi, czy przy egzemach. Idealne też jest do włosów blond, żeby sobie spryskać hydrolatem włosy po umyciu. Ona nada im dodatkowego takiego blasku. Rumianek jest w ogóle dedykowany dla włosów blond, więc tutaj wszelkie blondynki mogą się cieszyć, bo w przypadku rozmarynu można się liczyć też z tym, że gdzieś tam przyciemnimy sobie kolor. Więc rumianek jest dla blondynek i nie możemy tego im zabierać. To jest dla Was hydrolat. I jeszcze taka jedna informacja. Jak wiedzą Państwo, mamy psa, które, że tak powiem, różnych atrakcji nam dostarcza. No i jak to labrador jest w stanie czasem coś zjeść, co nie do końca było przeznaczone dla niego. Hydrolat rumiankowy super radzi sobie ze wszystkimi perturbacjami jelitowymi u psów. Tak naprawdę podanie dla takiego psa o wadze 35 kg łyżki stołowej, najlepiej wymieszanej z czymś, bo niekoniecznie będzie miał ochotę sobie łyknąć hydrolatu rumiankowego, ale wymieszanym z czymś praktycznie po pół godzinie wszystkie perturbacje jelitowe znikają, więc warto spróbować. Ja polecam, mój pies chyba może niekoniecznie poleca, ale działa. I to tyle o hydrolacie rumiankowym. Nasz hydrolat jest dostępny na stronie danowiec.pl. Tam też na tej stronie mogą Państwo przeczytać takie dokładne informacje, co zawierają kwiatki. I właściwie zapraszam do lektury, bo wiedzy nigdy nie jest za mało. I zapraszam też do zakupów. Danowiec.pl. Dziękuję bardzo. Do widzenia.